Znamy pierwsze cztery wyrazy ciągu geometrycznego. No i tu mamy minus 5 dwudziestych siódmych, 5 dziewiątych, minus 5 trzecich, 5 i tak dalej. No i pytanie jest, jaką wartość ma piąty wyraz tego ciągu? Czyli mamy pierwsze cztery, musimy znaleźć piąty. No i żeby rozwiązać to zadanie, no trzeba sobie przypomnieć, co to jest ciąg geometryczny. Czyli, no to jest ciąg, czyli tutaj mamy kolejne liczby, no, powiedzmy 4 i tak dalej. No i podstawowa własność ciągu geometrycznego jest taka, że następny wyraz powstaje z wyrazu poprzedniego zawsze przez pomnożenie przez pewną ustaloną liczbę. Zwykle oznaczamy ją Q i nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego. Tak? Czyli A2 to jest A1 razy Q, A3 to jest A2 razy Q, A4 to jest A3 razy Q. No, możemy to jeszcze napisać, czyli tak, A2 to jest A1 razy Q, A3 to jest A2 razy Q, no i tak dalej, prawda? I tak dalej. No dobrze, czyli w naszym ciągu mamy tak, wypiszmy może te wyrazy, minus 5 dwudziestych siódmych to jest pierwszy, potem jest 5 dziewiątych, potem jest minus 5 trzecich, potem jest 5, no i potem jest, no właśnie, mamy znaleźć piąty wyraz. No, widać, że czyli musimy znaleźć taką liczbę, prawda, taką liczbę Q, przez którą pomnożymy minus 5 dwudziestych siódmych, aby dostać 5 dziewiątych. No więc w zasadzie, prawda, na przykład tutaj to można by Q wyliczyć. Q to jest po prostu A2 podzielone przez A1. A2 podzielone przez A1. Z tego równa. No ale też możemy to tak popatrzeć chwilkę. No przez to trzeba pomnożyć 5 dwudziestych siódmych, żeby dostać 5 dziewiątych. No 27 to jest 3 razy 9. Czyli jeżeli pomnożymy przez minus 3. Prawda? Sprawdźmy sobie. Minus 5 dwudziestych siódmych razy minus 3, no to jest właśnie, tu się skraca, 9, to jest 5 dziewiątych. Dobrze. No to właściwie już moglibyśmy na tym zakończyć, ale sprawdźmy jeszcze, czy autor zadania nas nie oszukał, czy rzeczywiście jak pomnożymy przez minus 3 to będzie dobrze. 5 dziewiątych razy minus 3, no znowuż to jest minus 5 trzecich, minus 5 trzecich razy minus 3 to jest 5, no i kolejny wyraz to jest 5 razy minus 3. Zatem piąty wyraz tego ciągu to jest minus 15. Piąty wyraz tego ciągu wynosi minus 15. No i to jest zadanie z naszego portalu. Możemy sobie tutaj sprawdzić. Minus 15. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.